ZW. Zaledwie jeden dzień zdołałeś odpocząć w nowym obozie, kiedy pojawił się zakapturzony przybysz i poprosił o rozmowę z tobą. A więc znowu się spotykamy. Wszyscy w klasztorze modliliśmy się, abyście dotarli tu bez uszczerbku. Z radością zauważyłem, że wiedzę, którą wam przekazaliśmy, wykorzystujecie w zbożnym celu. Wybiła jednak godzina, kiedy musimy prosić o zwrot długu. Duke Treef, zwany Wieprzem, próbował wykraść księgi z tajemną wiedzą, które gromadziliśmy w naszej bibliotece. Ale szczęśliwie jego wojska obległy nie to miejsce, co trzeba. Teraz moi bracia zbierają surowce niezbędne do odbudowy starego klasztoru, w którym ukryliśmy nasze księgi. Nie mamy jednak dość sił, aby nadal odpierać jego ataki. Wierzę, że nasz nowy wynalazek, Rzeka Ognia, okaże się równie przydatny, co poprzedni. To strata czasu, Duke Treef. Odszukaj ich i zabij. Mam teraz na głowie ważniejsze sprawy. Uwielbiam dobre polowania. Wywącham trop, zaszczuję ich i zadbam, aby umierali z wdziękiem i powoli. Powstrzymuj ataki wieprza dotąd, aż mnisi zdołają zgromadzić tyle kamienia, ile potrzebują. Potem zaś wykonaj odwrót. Bagna są tu twoim największym sprzymierzeńcem, jako naturalna obrona oraz źródło smoły. Mnisi przekazali ci swój sekret Rzeki Ognia. A więc korzystaj ze smolnych rowów na pochybel wrogom. Tutejsza gleba sprzyja także uprawie jabłoni w sadach. O, bardzo przepraszam, że musieliście tyle czekać. O, całe 2,5 minuty, to strasznie mi przykro. Dobra, zacznijmy bardzo, bardzo szybko tą grę. Przenosząc całe wojsko tutaj. Całe wojsko tutaj. Dokąd idziemy? Wszystko, co się da. Dobra. Pamiętam, że pierwszy atak jest bardzo kiepski. Więc nie musimy się go specjalnie obawiać. A też nie możemy go lekceważyć. Najważniejsze dla nas... kamień. Myk. Drewno. Myk, 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 myk. Dobra. Na początek, że nie mamy za dużo, więc pójdziemy na bardzo, bardzo tanio. No tutaj, więc może gdzieś tu... Okej. Okay. Myk. Wieża jest. Seru. Baraki. Koszary. Raczej skupimy się na własnej broni, co nie? Czy nie? Spróbujemy mimo wszystko skupić się na czymś więcej. Raz, dwa, trzy. Boję się to zrobić, ale trzeba spróbować. Sprzedam. Okej. Okay. Dobra, już się nie boję. Potrzebuję teraz na gwałt ludzi. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Mój panie, wyruszamy. Jakieś polecenia? Kawałek drogi. Kawałek drogi. Możesz na nas liczyć. Tutaj będę musiał tak czy siak jakoś straż czy cokolwiek ustawić.
Wiesz. Jesteśmy z tobą. Zgoda. Czekamy na rozkazy. Aha. Jak tam wam idzie moje pachoły? O Jezu, trochę wam to zajmie. W to w ogóle nie inwestuję, więc nie wiem po co mi to. To też nie. Nie inwestujcie mnie w takie gówno. Ja potrzebuję teraz max ludzi. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tak. Ser. Tu. Kawałek drogi. Z racji tego, że nie mogę kupować potrzeba kamienia. Łucznicy w gotowości. Muszę. Kawałek drogi. Próbować wszystko. Czekamy na rozkazy. Jak? Potrzeba najtaniej, nam jak najszybciej. Potrzeba nam broni. Będzie ci służył. Kawałek drogi. Dokąd idziemy? Tak, mój błagi. Jesteśmy czarnokami. Jak mogę pomóc? Jesteśmy gotowi. Wiadomość od wieprza. O, czy już wiesz, jak chciałbyś umrzeć? Tak, na pewno nie od ciebie. Interesujących propozycji. Dobra. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Zawsze gotowi. Mek. Spory kawał drogi. Aha. Raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden raz. Możesz na nas liczyć. Trzy. Dobra. Dokąd tym razem? Ależ to spory kawał drogi. Raz, dwa. Dobra. Wszystko jest jak najlepszym porządku. Wszystko mam już w dobrej produkcji. Zatem możemy skupić się na rzeczach przyziemnych, prostych, łatwych, które bardzo ułatwią nam życie, takich jak jedzenie, które bardzo się przydaje, nie żeby coś, nie? Tak. Na razie żarcia mamy sporo, więc nie muszę się tym przejmować. Wojska wieprza okay. Atakują. Dobra. Mój panie, karbować strzałem. Czy może być koniec? Jesteśmy z tobą. Jop. Jesteśmy czarnymi mnichami. Tak też jestem. Jakamy na rozkaz? Odszukać cel! Powiedz tylko, co mamy zrobić. Jak mogę pomóc? Odejmij mój kij. Jesteśmy kontratujemy. Prosta sprawa. Okej, okay, to jest już do ogarnięcia. Możesz na nas liczyć. W czym może być pomóc? No i ci już nie żyją. No i spoko, udało się nam to ładnie zrobić, bardzo szybko. Co nie jest już problematyczne. A zatem mogę się skupić na większym wydobyciu. Na czym mi najbardziej teraz zależy? Co więcej, chyba zrobię jeszcze jedno. No. Bo mam głupie, nieodparte, ale bardzo nieodparte wrażenie, że to się tak szybko nie skończy. Dobra. Dzień dobry, wasza wysokość. Budowa kolejnych mieszkańców. Okej. Potrzeba nam broni, ser. Rozkaz. Wyruszamy! Dobra, nieważne, oni i tak wolno chodzą. To jest misja, na której nie trzeba faktycznie się spieszyć. Ale liczy się wszystko, dobra? Nawet start. Taki, powiedzmy, starter. Myk, 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 myk.
Odwodnię ci. Tak. To jest nasz starter, jeżeli chodzi o kuchnię. O robienie żarcia i zarąbiście, bo po prostu... Chleb to jest najlepszy patent na, na złoto. Nasz skarb pustoszeje. To brzmi dziwnie, ale powiedzmy sobie szczerze. Z jednej partii pszenicy robi się kilka tych... trochę mąki się robi, nie? Jak widzicie, idzie kolejna partia, porcja mąki. I tak dalej, i tak dalej. Oni to robią, zapierdzielają, jak mróweczki. Ci zaczną zapierdalać srogo, będą robić chleb. Z jednego chleba jest chyba 8 porcji żarcia, więc to jest dużo, a nie 3 kosze, 3 sery, 3 mięsa. Chleb najlepszy, bo jest tego dużo. Okej. Skoro już mamy... To możemy sami sobie tutaj ładnie rozwijać naszą gospodarkę militarną. Bardzo dobrze. Jedzenie się produkuje, jedzenia jest dużo. Nie potrzebujemy smoły, nawet jako sprzedaż. Nasz główny zarobek to będą podatki. I to pójdzie całkiem ładnie. Dlaczego tego tyle zrobiłem? Pierwsze, jeden już jest prawdopodobnie w drodze. No właśnie, nawet już oddał, więc świetnie. Teraz oni są ładowani i w momencie, kiedy będą gotowi, to pójdą. A jak oni pójdą, to tutaj będzie się nawarstwiało tego, a oni później będą... Mi się wydaje, że to będzie bardzo szybka misja, skoro mamy już 10. To jest jakieś... jeden kurs to jest chyba... 8? Tak? 10 kursów to jest 80, 20, 160 i potrzebujemy jeszcze 45, 25 kursów. Chyba, że się mylę. Dobra. Nawet jeśli. Robimy kolejną wieżę. Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego zamku. Nie martwimy się. Dokąd tym razem? Nasze wojska ustawiamy tylko, co mamy ponownie. Zrobić? Sir? W dobrej tej jakże kombinacji. Nie wiem, czy robić wieżyczki dla dwóch osób. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, dobra, wyluzuj. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Uwaga! Potrzeba nam broni, potrzeba nam nowych. Usłyszałem dźwięk jakby z Counter-Strike'a. Tak? Kawałek drogi. Dobra, mimo wszystko jestem za tym, żeby dobudować jeszcze jedną wieżyczkę. Myk. Na ramię, i faktycznie, dobrze słyszałem. Nie wojska mylę się. Wieprza atakują. Aha. Gotowi do boju, sir. Dobra. Nie przesadzamy. Jezu, ich jest więcej. Czy się rozdzielą? Dobra, rozdzielili się, ale bez przesady. Dobra, my sobie będziemy powoli oddalać się od nich. Nam zależy na tym, żeby ich nie zabić za szybko, ale też, żeby nasi łucznicy mieli czas. Walczcie. Bardzo dobrze. Dokąd tym razem? Udało się. Nie jest źle. Jest dobrze, ale boję się, że następne ataki mogą być problematyczne. Więc staramy się nie wykorzystywać kamienia za bardzo. Przez tego, że muszę zrobić schody. Zapasy kamienia są zbyt skromne, sir. Wiem, Andrzej. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Jak idzie zapasy sprawa? W naszym spichlerzu powiększają. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. A zatem możemy sobie trochę pofolgować. Sprzedajemy to. Kupujemy łuki. Nie masz wystarczającej ilości złota. Wam się tak wydaje. Dobra.
Nie masz wystarczającej ilości złota. Ale mam wystarczającą ilość ludzi. Dobra. To się przydało. Musimy teraz... Tak, jak już mówiłem. Pyk. Łucznicy w gotowości. Tu. Uwaga. Tu. Mój łuk będzie ci służył. Tu. Kawałek drogi. Uwaga. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Panie. Kawałek drogi. Swoją drogą, nie wiem, czy to w ogóle coś wspomaga, takie zwykłe koksowniki, że czy większe obrażenia, czy nie. Warto czasami je sobie zbudować, a tak po prostu. Co to szkodzi? Nic nie szkodzi. Potrzeba nam broni. Zgadzcie broń. Czekamy na rozkazy. Kawałek drogi. Dobra, idziecie dalej. Idziecie, 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 idziecie. Idziecie, idziecie, idziecie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Dobra. Kawałek drogi. Takie idziecie, 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 to mi się przypominają pierwsze sesje RPG, rekrutów, se. Jakie kiedykolwiek prowadziłem. Tak było właśnie, że idziecie, idziecie i... Kawałek drogi. I w końcu, po bardzo długiej podróży, docieracie do celu. A, to było nudne. Chociaż jak na pierwsze sesje RPG, całkiem fajnie mi się je prowadziło. No, ja mam dosyć nietypowy sposób prowadzenia, co zresztą mój współlokator podkreśla, że ja, co nawet w książce wyczytał w pewnym stopniu, że ja jestem mistrzem gry, który nie chce dopierdolić moich graczy, ja chcę dać im szansę do rozwoju. A to, że dostają w pierdol, to jest też taka poboczna kwestia. Takie pytanie, jak ja mogę tych mnichów nakurwiać? Potrzeba złota. Tutaj? Chyba ja. Ale czy chcę? Czy oni są wystarczająco dobrzy do tego? Nasze zapasy żywności kurczą się. No, jest problem. Trzeba dorobić. No ja tutaj patrzę, że ze zbożem nie mam problemów. Mam problem z ilością ludzi. No a to tam, pikuś. Ci tutaj zaraz się ogarną, zaraz zostaną kucharzami. Będzie luzik. No. Nasze zapasy złota stale rosną. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Skoro nasze zapasy złota rosną, można kupować więcej. Więcej. Kup. Kup. A co ja mogę sprzedawać? No właśnie, to jest coś, o czym nie pomyślałem. Ja nie mam nic do sprzedawania. No mało złota. No dobra, nie jest najgorzej. Jakieś polecenia? No nawet nie jest nic warte. Więc no, nie sądzę, że to jakoś podnosi poziom strzelectwa naszych jednostek. Czekamy na rozkazy. Uwaga! Za mało złota, mój pan. Na rozkaz. No. Wyruszamy. A w tym momencie to będzie bardzo proste. Potrzeba nam broni, ser. Do osiągnięcia, jeżeli chcemy wygrać. No, ha, tak jak mówiłem, mamy tutaj bardzo dużo jednostek, które idą nam z kamieniem. Teraz pytanie, ile mamy jeszcze do wykorzystania jako mięsoarmatnie, tam cokolwiek. Dobra, wykorzystujemy już wszystko, wszystko co mamy. Nasze jednostki idą, jest dobrze. Może jakby nie szły. A tu? Cały czas przychód. Bardzo dobrze. Nasze zapasy złota stale rosną. Czy ja bym się pokusił o coś jeszcze? Jo, pokusiłbym się trochę o... Lud czci twoją osobę, panie. Dobra. Złoto. Tak. Hehe, pulchny niedźwiedź.
lud, mieszkańcy położonych dalej wiosek. Wskaźnik strachu. Widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał. Coś jeszcze? Bo ja nasz tylko podniósł taką, kurde, to aż potrzebuję 4. Jak tam mój wskaźnik lud popularności, wskaźnik strachu? No dalej. Dobra. Myk, bez sensu to jest. Pyk. Halo, wskaźnik strachu. Lud czci twoją osobę, panie. Więc jest git. Czemu jest zatłoczenie? Czekamy na rozkazy. Ludzie mi giną? Ktoś mi zniszczył domek? Co jest? Nie mam zatłoczenia, więc jest okej. Czekamy na rozkazy. Na ramię broń. Wyruszamy. Aha. Lud czci twoją osobę. Plus 3. Czyli potrzebuję jeszcze trochę. Wojska wieprza atakują. No. O chuj. Powiedz tylko, co mamy zrobić. To był ten błąd, który mógł mnie, może mnie teraz kosztować wszystko. Dostaliśmy ataki wroga. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Okej, udało się. To było bardzo groźne. Prawie bylibyśmy w naprawdę słabej sytuacji. Na szczęście tylko prawie. Nasze zapasy złota stale rosną. Jak ta moja popularność. No i bardzo dobrze, jeszcze tylko troszkę. Wystarczająco? Lud czci twoją osobę. Nasz skarb pustoszeje. W tym momencie. Lud czci twoją osobę, panie. Tak. Sprzedajemy drzewo. Kupujemy. To. Kusze, moi drodzy. Bo bez kuszy się nie poruszy. Nic nie ruszy. Okej. Spróbujmy jeszcze trochę. Dobra. Jest tak, więc możemy kupić. Nie masz wystarczającej ilości złota. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Czekamy na rozkaz. Nie ma problemu. Kawałek drogi. Uda nam się i to ogarnąć. Już tam zmierzamy. Okej. Łucznicy w gotowości. Czekamy potrzeba na potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Łuk będzie ci służył. Kawałek drogi. Aha. Czekamy potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Panie, jakieś polecenia? Kawałek drogi. Potrzeba nam czekamy potrzeba nam broń. Czekamy na rozkazy. Kawałek drogi. Możesz na nas liczyć. Dokąd idziemy? Zawsze gotowi. Tak? Ruszamy natychmiast. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Przychód złota jest całkiem w porządku. Tęczące dźwiedzie są też w porządku. Lud czci twoją osobę, panie. A kupmy trochę. I... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba drewna. No i oni idą jakoś tędy. Dobra. Spoko, trwale już będą chodzić. Tam się nie martwię już. Przychód jest zajebisty. Może być problem co najwyżej z tymi. Potrzeba drewna.
Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Dobra, przesadziłem. No, bo mąki zaczyna brakować. W zboża mamy wystarczającą ilość. Ale jedzenia zaczyna brakować. Nasze zapasy żywności kurczą się. Spoko, spoko, spoko. Zaraz będzie okej. Okay. Ja się tutaj nie martwię. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest ciężkie. Bo bardzo dużo pieniędzy ładuję w to wszystko. Dobra. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Wyruszamy! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Wyruszamy! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam broni, sir. Na ramię, broń! Wyruszamy! Łucznicy w gotowości! Myślę, że tu wystarczająca ilość wojska. Dobra. Produkcja już powoli idzie w górę, więc jest bardzo pozytywnie. Jak tam mój kamień? 112. Bardzo dobra ilość. Bydło leci. Te blokady w postaci murów można usunąć. Niepotrzebne mi to tu, i tak się nie przydaje. Jedyne co robi, to blokuje. Też mógł się okazać najlepszym sposobem na dostarczanie, bo teraz pewnie będę tak śliczną latkę debile. Ale spoko. Dobra, robimy teraz slow motion. Na pozycjach, naprzód. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak, wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Uwaga! No. Wszyscy ruszyli. Mamy tutaj około... Jakieś polecenia? Prawie 100 wojska. Czekamy na rozkaz. Kurwa, co tutaj? Szeroki drogi. Grubasku. Co? Dobra. Jedzenie jest, wszystko jest. Jest naprawdę w porządku. Czy chciałbym porobić świniaków? Nie. Ale możemy porobić chamskich łuczników. Żeby będzie śmiesznie przynajmniej. Dobra, trzeba poniszczyć parę miejsc pracy, bo są zbędne. Ale jakie? Czy drwalisty? Coś tutaj ciekawego robi. Dobra, robimy paru ludziów. Potrzeba nam broni, sir. Możesz na nas liczyć. No już to jest spory kawał drogi. No jasne. No już to jest spory kawał drogi. Możesz na nas liczyć. Uwaga! Zawsze gotowi. No już to jest spory kawał drogi. Na rozkaz. Wyruszamy. Jesteśmy gotowi. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam rekrutów. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę.
Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Wiecie co? Ja czasami nawet nie wiem, o czym mam mówić. Potrzeba nam nowych. Czasami bywają takie dni, gdzie... No naprawdę nie ma się co opowiadać. Ta gra jest tak schematyczna już dla mnie, że ja po prostu tutaj czekam, aż się ona skończy. Dokąd tym razem? Bo co? Ustawiłem sobie wojsko, ustawiłem sobie produkcję kamienia. Wojska wieprza atakują. Teraz to jest kwestia tylko zlikwidowania schodów. No jak widzicie, te wojska są coraz większe. Dlatego dobrze, że robię cały czas swoje jednostki. One będą cały czas przychodzić, one będą dochodzić. Nawet bym sobie pokusił się o zakup połkarzy. Ale tylko po to, żeby mi króla pilnowali. Bo naprawdę, czasem przyda się wojsko w zamku? Czasem, nie mówię zawsze. Czasami. Raz na jakiś czas. Przyda się wojsko w zamku, które będzie pilnować tego całego fyrtla. No i tutaj się nic nie działo, żeby nie było problemu. No a tymczasem patrzymy, jak oni pięknie giną. Faktycznie, on tych jednostek coraz więcej wysyła. Dokąd się wraca? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Ej, moje doświadczenie moich jednostek jest naprawdę niezłe. Możesz nawet. Ciekaw, czym się cechuje właśnie to zwiększone doświadczenie, co teraz. Dobra, w końcu idą moje jednostki. Dokąd idzie? O, pizdu. Dobra, oni tutaj padają. To jest jakby ta odległość taka najdalsza, gdzie ja sobie mogę pozwolić na ich podchodzenie. Powiedz tylko, co mamy zrobić. No, ich jest teraz o wiele, wiele mniej. Przez to moje jednostki strzeleckie bardziej się na nich skupiają. No, ich zabijamy. Powiedz tylko, co mamy na wróg został pokonany. Nie udało się. Naprawdę skromne straty. Kamień nie przybywa, jest go coraz więcej. Robienie dodatkowych tych nie ma sensu nawet. Nie wiem co mam mówić. Sobie nawet tutaj probię wojsko po prostu, żeby sobie było. Nie wiem. Tak jakoś nie brawo. No co? W trakcie walki zwalniam sobie prędkość, żeby było oczywiście dla mnie lepiej do manewrowania. To jest rzecz oczywista. Że pomagamy sobie w sterowaniu, bo komputer to jest komputer. On sam decyduje, gdzie jedna jednostka pójdzie, gdzie inna jednostka pójdzie. One mają swoje ścieżki i oni idą jak chcą. Fakt faktem, komputer w tej grze jest głupi, nie wiem, czy w ogóle mnie widzieliście stąd. Chociaż powinniście mnie widzieć, skoro widok jest taki mniej więcej dotąd. Nie, powinniście byli mnie widzieć. No, tak czy siak. Dobra, dojeżdżają już powoli nasze końcowe zapasy, bo to raz, dwa, trzy, raz, dwa. No, to już za chwilę skończymy. Przyspieszę do maksa. Zatem... Dziękuję serdecznie za oglądanie, bo to już naprawdę jest końcówka. Bardzo cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam Brodę, który naprawdę usilnie nalega na tę serię, więc będzie ją co jakiś czas dostawał. Tak, mi się wydaje, że dojdziemy tą całą serią do końca. Będzie ona bardzo krótka, mi się wydaje, ile jeszcze. To jest kwestia zobaczenia sobie na rozpiskę, to jest chyba jeden
10 odcinków jeszcze. Nie, wydaje mi się, że mniej. Zobaczymy. Tak czy siak. My aktualnie dochodzimy już do ostatniego wyładunku. Zmieniamy czas gry na następną grę. Jesteśmy zwycięzcami. Szybko gra. Straciłem tylko 7% wojska. Twoje zadanie zostało wypełnione i pod osłoną ciemności mogłeś zniknąć w gęstej mgle wiszącej nad bagnami. Z oddali dobiegały cię tylko rozgniewane okrzyki żołdaków wieprza, przetrząsających opustoszały klasztor. Zatem dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie to, rzucajcie dalej wetr, żeby ktoś to jeszcze widział. A Nóż Widelec mi się też spodoba. Może kiedyś się będę popularnym YouTuberem. Kto wie, jeżeli uważacie, że zasługuje na większą oglądalność, udostępnijcie, rzućcie trochę dalej to. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz.